Cześć, nazywam się Ksawery Żuławski i zapraszam Was na wywiad ze mną w programie Gwiazdy Niki. Hej, interesują Cię gwiazdy? Nie wstydź się, bo mnie tak. Dlatego chciałam Cię zaprosić za kulisy życia ciekawych ludzi, świata muzyki i srebrnego ekranu. Pytasz kiedy? W każdą środę o 21:00 w Polskim Radiu Londyn w programie Gwiazdy Niki. Gwiazdy Niki! Hej, witajcie. Jestem tutaj z reżyserem Ksawerym Żuławskim. Serdecznie witam. Dzień dobry. No, jesteśmy na festiwalu w Gdyni, festiwalu filmowym i ja powiem szczerze, no, moim ulubionym filmem, przyznam się, który mi się... No właśnie, Apoka Wiksa, reżyserii Ksawerego i faktycznie, znaczy to jest film, którym się najlepiej oglądało, po prostu to jest, tam się nie nudzisz, tam coś się dzieje, tam jest dużo, dużo rzeczy, nie tylko, że jest poczucie humoru, ale też są poruszane takie rzeczy, no, egzystencjalne, ważne, ale właśnie z takim przymrużeniem oka. Trochę widzę w tym humoru angielskiego też, z mojego punktu widzenia. Sarkazmu takiego. No na pewno jest to film o zombie, ale dotyczy współczesności. On bazuje na tym wszystkim, co obecnie się dzieje na świecie, jest rodzaj katastroficznej, raczej wizji świata dzisiaj dominuje. I czy angielski humor, no, zombie jest w ogóle anglosaską pochodną kultury pop i dlatego no, jest dużo w tym filmie odniesień, cytatów i samo używanie zombie no, nie jest wymysłem naszym krajowym albo moim, tylko jest to no, rzeczywiście uniwersalna, stanowcza anglosaska kultura pop wniosła to na rynek, może tak bym to nazwał. Także tak, no, nawiązujemy w tym filmie do wielu myślę, filmów, które powstały na przełomie lat 80. i 90. A czy nie, chyba już mogę wyjawić to, że jeden z tych, przynajmniej jeden z tych zombie nie odżywia się mięsem. To jest chyba twój wymysł. Znaczy to jest mój wymysł i też scenarzysty Krzysztofa Bernasia, z którym pisałem ten scenariusz i to jest, poruszasz temat teraz vegan zombie, czyli wydaje mi się, że cała kultura zombie domaga się i wymaga od każdego, który wchodzi w nią i chciałby robić coś o zombie, jakiegoś wniesienia od siebie, jakiegoś tematu, poruszenia, znalezienia czegoś właściwego dla danego filmu, tak? I dla danej epoki też. Tak. Tak. Tak jak kiedyś były to truposze, które wychodziły tylko i wyłącznie tam o pełni księżyca, wychodziły z trumień na cmentarzach, to na przykład Michael Jackson, tak, w Thrillerze. Tak później to ewoluowało i też jakby w kulturze zombicznej to wprowadzono temat wirusa, który dotyka jakby, człowiek umiera, wirus doprowadza człowieka do śmierci i potem przejmuje jego rdzeń kręgowy, jakby to są po prostu ruchome ciała, pozbawione już ducha, duszy człowieka. I teraz one się dzielą na szybkie, wolne, tak, są szwendacze, to są na przykład z Walking Dead zombie, tak, a są też na przykład z ostatnich tam hitów Netflixa, na przykład Black Summer, i tam są zombie bardzo szybkie, tak, czyli bezpośrednio po śmierci oni atakują. No i myśmy jakby musieli dokonać tych wyborów, czyli jakie u nas będą te zombie, no szybkie, dobra, okej. No a druga rzecz była właśnie, że uknuliśmy taką teorię, że nie chcąc zabijać jednej z bohaterek, w filmie stwierdziliśmy, że gdyby ona była taką dziewczynką wychowaną już przez świadomych rodziców, którzy już oni sami nie jedli mięsa, czyli taka osoba, która już drugą generację nie odżywia się mięsem, to że ona jest weganką i w momencie, kiedy ten wirus ją, że tak powiem, atakuje, to ona nie je ludzkiego mięsa i nie atakuje ludzi, tylko zjada trawę albo tam. Właśnie żadnego mięsa. To jest właśnie tak. Ona jest pozytywna. Pozytywne zombie. W ogóle cały film jest pozytywny, pomimo że te
No, on tak w sumie się nie koncentruje na tych zombie dla mnie, tylko na tych młodych ludziach, którzy właśnie napisali maturę i jakby są, każdy jest inną osobowością. To też fajnie, to jest taki trochę dla mnie trochę koncept jakby takich Spice Girls stworzyłeś troszkę, bo każdy jest, masz surfer, wiesz, Spice, coś taki, każdy aktor ma swoją taką osobowość. No tak, to się nawiązuje do takich na przykład zakodowanych w naszej też popkulturowości, czy w dzieciństwie, z młodości, na przykład drużyna Scooby-Doo, albo teraz był taki, to się nazywał Young Titans, no i to jest też taki rysunkowy na Cartoon Network, nie? I to jest to takiej grupie młodych tam tytanów, nie? Którzy są super jakimiś tam herosami. No i tak żeśmy jakby kombinowali taką po prostu komiksową grupę stworzyć, tak? Ale też to wynika z mojej, ja mam syna i córkę, i syna mam obecnie 20-letniego, a kiedy pisaliśmy scenariusz, on miał właśnie 17 lat i był w okresie, przebywał w okresie pandemii, w lockdownie, tak? I jakby obserwacja tych grup, dzisiejszych grup młodzieżowych. Bo więcej czasu przybywaliście ze sobą też na pewno, to, tak, ale też tak, jakby nie. My jesteśmy jakby nie, już, wiesz, ten świat się na tyle dzisiaj zmienił, żyjemy w 2022 roku, to do naszych czasów młodości już trochę minęło i mi się wydaje, że się bardzo świat spolaryzował, to znaczy jest bardzo różnorodny i dzisiaj młodzież nie do końca jakby stanowi jakieś grupy, które są jakby mają jedną ideologię, powiedzmy, jakieś tam jedną muzykę lubią i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że teraz grupy się tworzą na podstawie przyjaźni, która akceptuje różnorodność, nie? I to, że oni po prostu, każdy może być w tej grupie inny, co ich łączy, przyjaźń, i oni mają dużą wrażliwość i tolerancję na siebie, tak? Czyli te grupy są w ogóle bardzo kolorowe i różne, i te osoby są różne. I mają różne, bo teraz jest ten temat, nie, zajawki, coś takiego, no szanuj zajawę, nie, że jak masz, ktoś ma zajawkę na coś, to inni to szanują, nie, to się szanuje, ale to nie zmienia faktu, żeby być kolegami. No i jakby tutaj zrobiliśmy taki prosty, komiksowy właśnie myk, no że każdy musiał mieć swoją taką cechę charakteru, tak. To może być, że jest biedna dziewczyna, mama jest tylko, żyje z matką, która jest pielęgniarką, nie? A jest bardzo bogaty chłopak, bo też Polska już dzisiaj jest... No, zróżnicowana bardziej, dużo bardziej. Tak. To się mówi rozwarstwiona klasowo już, tak? No, ze względu na to, że mamy już 30 lat co najmniej kapitalistyczne społeczeństwo. No i to się też obserwuje, tak, no, że już te rozwarstwienie jest coraz większe, tak, po prostu młodzieży. No i tak żeśmy tą sobie grupę uknuli, tak, też z trendów, jakie dzisiaj są widoczne, nie, w młodzieży, nie, z tych, którędy oni podążają, nie. Jak widać po twojej bluzie Motorhead, byłeś, czy byłeś metalowcem? Jesteś do końca życia, nie, metalowcem, jesteś rockmanem. Rock and roll, no tak, punk rock and roll to jest to. No i tak, no i jestem turbofanem generalnie ciężkiej muzyki rockowej, rock and rollowej. Tak właśnie, jak ty wyszłam z tobą przed teatr, to autografy, zdjęcia, tak jak rockstar. Tak, nie wierzcie temu, to nieprawda. Tak było. Cztery osoby podeszły. No przynajmniej osiem. Osiem. Prawie jak na koncercie. No ale wiesz, no to bycie reżyserem to też jednak trochę taki, wiesz, no trochę jak status rockowy. Mówię tak, zależy na czym ci zależy. No mi na pewno nie interesuje sława mojej osoby, czy tam jakieś niesamowite nagrody, bo dla mnie jakby cały fan polega na realizacji filmu i jakby konfrontowania go z widownią, czy też robienia filmu dla widowni. I mimo, że można powiedzieć, że ja robię, na przykład też zrobiłem, poprzedni mój film był ze scenariusza mojego ojca i w niczym właściwie nie przypomina tego filmu i wkurzał ludzi, to ten bawi, nie? No i to tak jakby, no to jest dla mnie najważniejsze, nie? No bawić, wzruszać, denerwować widownię, nie? Bo filmy się robi jednak głównie dla ludzi, żeby sobie mogli coś obejrzeć, nie? I coś przeżyć. Jakaś reakcja, jakaś historia. I też po to idziemy do kina, no po to, żeby się rozerwać. No ta rozrywka oczywiście, ja to zawsze mówię, to płacz też jest rozrywką, tak? Wzruszenie też jest rozrywką, refleksja jest rozrywką, no bo to z tego się pieniędzy nie ma, to nie jest praca, tak? Idziemy się rozerwać, nie?
No i albo się właśnie idziemy obśmiać, nie? Albo pobawić. No jest to... Coś przeżyć. Coś przeżyć takiego no, duchowego, powiedzmy, nie? No, to tym jest kino i to mnie jakby najbardziej fascynuje. I tak najchętniej to ja bym się ukrył w ogóle i nie robił szumu z mojej osoby, bo właśnie dla mnie jest najważniejsze na przykład w tym filmie są młodzi aktorzy, nie? Uważam, że oni są najważniejsi, to też oni robią ten film tak naprawdę i to ich filmujemy, nie? No i faktycznie no. Byłam świadkiem tego, bo oglądałam premierę razem z wami, więc siedziałam wśród aktorów w ogóle i tak reagowali bardzo, wiesz, no, żywiołowo, śmiali się, wiesz, ze wszystkich tekstów, które pewnie tam jeszcze więcej wiedzieli o tym, co się za nimi kryło na planie i przez to jeszcze ta premiera dla mnie jeszcze była bardziej ekscytująca, ale... No i też te elementy muzyczne, tam, które wtrąciłeś, bardzo fajne, no z takim, nie wiem, czy, no tam pojawia się Cure, pojawia się Motorhead, ale jest to właśnie wykonanie nowe, no, ale świeże, no, naprawdę. No, no. Po prostu jest to wykonanie jest przez aktorów i muzyków, znaczy śpiewają nasi aktorzy te kawałki i grane jest to przez polskich muzyków. Aczkolwiek nie jest to muzyka, lub przez nie jest to muzyka, bo czasami, wiesz, jak coś jest wtrącone jakaś w musical, muzyka nie pasuje do niczego, nagle ludzie zaczynają śpiewać, tak? A tutaj to jest tak wplecione bardzo w fabułę, że w ogóle, wiesz, kompletnie nie razi, a wręcz buduje postać. Nie? Buduje, tak, i chciałem powiedzieć tylko, że no właśnie też w obrazie współczesności i współczesnej młodzieży, jakby wydaje mi się, że wszystko wchodzi, nie? Że jakby nie ma, że ten słucha tego i tylko tego, czyli, bo ja mam to samo, że mnie tak samo jara jakiś genialny remiks, powiedzmy, nazwijmy to dyskotekowy i tak samo mi wchodzi i po prostu lubię, nie? A bardzo podobnie jak do muzyki jakiejś rockowej, powiedzmy, które kiedyś stały kompletnie w opozycji, no. Nie? To dzisiaj jakby wszystko już jest tą popkulturą i to mówię też nie o sobie, tylko o młodzieży, która w to wchodzi, tak? Że jakby było bardzo śmiesznie, że właśnie jak zaczęliśmy grać, bo to jest taki kawałek Motorheadu, jest na przykład live grany niby na balandze, na koncert, że w trakcie imprezy zaczynają grać ten kawałek po prostu aktorzy i pamiętacie, statysta do mnie podszedł po tej scenie i mówi, przepraszam, bo chciałem zadać pytanie. A on mówi, kto wymyślił, żeby ten Motorhead był tutaj grany na imprezie? Ja mówię, no ja. A on mówi, nie no, szacun. Dobrze mieć zawsze szacun od statystów. Tak. Nie no, w ogóle też no, słyszałam, że no, pomimo to, że plan był trudny w tym sensie, że wiesz, że podobno było trochę zimno i długie godziny, ale... To jest film akcji, film akcji, który wymaga no, po prostu dużego poświęcenia. Tylko, że podobno atmosfera była bardzo, bardzo fajna. Ludzie się zbliżyli i no, była dla nich to taka przygoda. Przygoda po prostu też, no i też taki, czuję się tą atmosferę tej imprezy, bo impreza można, wiesz, imprezę też nie jest tak łatwo, wiesz, zrealizować filmowo, żeby ona nie była sztuczna. Zgadzam się. No myślę, że tutaj jest duża zasługa w ogóle w całej ekipie, która otaczała nas, ten film, robiła go ze mną. To jest od drugiego reżysera Piotra Łaznowskiego, od asystentki Tamary Aliny, przez właśnie i cały kostium, czyli Anna Englert i Lena Firak i cała jej drużyna. To wszystko są z jednej strony ludzie, profesjonaliści, zawodowcy, którzy pracują w filmie, ale którzy też rozumieją, co robią, tak? I w momencie, kiedy no wiesz, musisz tych ludzi ubrać, pomalować, no na imprezę, na przykład mówimy o 200 statystów, no trzeba ich wszystkich przebrać na imprezę zgodnie z jakąś wizją Ani. Niektórzy są zombie w ogóle. Tak, na przykład. No i muszę powiedzieć tylko, że od make-upu, od garderoby, przez asystentów i drugie rysy, którzy przejmują te dzieciaki i wprowadzają na plan, no jest kreowana już bardzo dobra atmosfera, tak, że ci ludzie się jakby czują jak się w domu, no w sensie są mile, że są mile widziani, że dzięki nim powstaje ten film tak naprawdę, że jeżeli mamy zrobić coś
Że nie nazywacie stań tu, ta, weź tu, coś powiedz. No to zróbmy to zajebiście, wszyscy razem, nie? Więc naprawdę tam były no, takie duże sztosy, no bo typu mieliśmy basen, który był sztuczny, filmowy, wkopany tam po prostu na potrzebę filmu i nie dawaliśmy rady z ogrzaniem tej wody, a temperatura była naprawdę już taka, zimno było. No i zawsze się znali, zawsze kto jest śmiałkiem dzisiaj, żeby do tych basenów skakiwać? Ja. No więc jakby... Dużo morsów było. Dużo morsów, tak, bo zaczęli morsowanie właśnie na tym filmie, bo też młodzi byli, dużo młodych ludzi, więc śmieję się, że jak już niektórzy poskakiwali, to może potem i morsami zostali. Statyści byli z jakich regionów? To, no, gdzie to było w ogóle? Tutaj kręciliście się na Wybrzeżu. Tak, kręciliśmy film na Wybrzeżu, Pałac w Leźnie, tutaj od Gdańska niedaleko, więc cała załoga tutaj występująca, jakby drugi i trzeci plan, to są ludzie tutaj z Trójmiasta i okolic. Mhm. No i też muszę powiedzieć o postaci, no postać Fabiańskiego. Słyszałam, nie musisz potwierdzać, że jest ona oparta na kimś prawdziwym, na kimś, kto pracuje w filmie, chyba zajmuje się oświetleniem, z tego co wiem, ale jest to postać, która każde wejście ma bezbłędne. Powiedz mi, czy kto się jakby najwięcej przyczynił, czy właśnie ta prawdziwa postać Fabiański, czy ty, jak ona powstawała? Ja to powiem jest tak. Taka troszkę z zewnątrz, trochę z lasu, człowiek z lasu. Ja powiem tak, no Blicu, dziękujemy za po prostu inspirację do postaci, którą wymyśliliśmy już tam parę lat temu. Jeszcze nie wiedziałeś, w którym filmie on będzie, tak? Nie, to po prostu w tym filmie planowaliśmy postać takiego prepersa, no człowieka, który się odciął, alternatywnego, który się odciął od świata zewnętrznego, jakby przeniósł się do lasu, chroni drzewa, no jest takim ekoterrorystą, powiedzmy, nie? No i był kiedyś dzień, kiedy spotkaliśmy Blica, prawdziwego człowieka. I on nas totalnie zainspirował, tak? Powiedział parę rzeczy takich, że myśmy odpadli kompletnie. No i stwierdziliśmy, że no jeżeli ten nasz prepers, to jest ten pierwowzór nasz, tak? I Blitz jest muzykiem, Blitz pracuje w filmie i generalnie no był naszą inspiracją do tej postaci. I jakby myśląc o nim zawsze bardzo ciepło, próbowaliśmy, co by Blitz powiedział, albo jakby tak sobie tą postać układaliśmy. No natomiast oczywiście jest to postać fikcyjna, no to jest to wymyślone, no tak się zbiegły te wszystkie drogi, że powstał ten Blitz grany przez Fabiańskiego. Niektóre cytaty są jego prawdziwe, tak? Prawdopodobnie. Parę przynajmniej takich słów. Na pewno Sebastian sobie pozapisywał różne zdania i potem je cytował. Jest tam też, mi się wydaje, że może to wejdzie nawet do potocznego słownika, tak zwany kapitan Fumo. Powiedz mi, powiedz wszystkim, co to jest kapitan Fumo. Ja nie wiem, Blitz musiałby wytłumaczyć. Słuchajcie, no w Polsce nadal marihuana jest nielegalna, więc jakby, nie wiem, kapitan Fumo, no to jest kapitan, Fumo to dym od palenia gandzi wyhodowanej w jego własnym ogródku, a że jest też Blitz majsterkowiczem, to wykonuje rodzaj takiego hoovera, takiego odkurzacza, którym się liście, nie? Tam w ogrodzie rozpyla te liście, no to on robi z tego wielką faję, taką, którą na prąd po prostu może wtedy tym kilogram tej gandzi tam po prostu spalić za jednym zamachem i w całą imprezę, że tak powiem, zaczadzić, zadymić. No. To nie jest jakiś oryginalny, że tak powiem, pomysł. Ja to widziałem po prostu, że takie rzeczy mają miejsce, tak? Ludzie robią takie rzeczy, to ja tego nie wiem. Ale że kapitan Fumo się nazywa? To kapitan Fumo, to moim zdaniem to powstało gdzieś, Sebastian jak próbował tą scenę, rolę, to w sensie jak żeśmy gadali o tym, że on to widział, to on mówił, że kapitan Fumo, nie? No i tak żeśmy sobie to tam kroczek po kroczku budowali, no i taką postać... No nie wiem, bo chodziło też nam o połączenie pokoleń, nie? Że po prostu Sebastian gra pokolenie X, czyli właśnie bardziej moje pokolenie, tak? A to jest już pokolenie Y, czy tam nie wiem jakie, to dzisiejsze jakąś na pewno literę otrzyma.
No i także to jest takie spotkanie pokolenia X z pokoleniem Y. No i ten już jest dawno w tej katastroficznej wizji świata i w ogóle wszystko się wali, więc jego ten cały kryzys zombiczny nie do końca przeraża, bo on już to jakby gdzieś wie, że coś takiego będzie, nie? A dzieciaki są tylko przerażone, no. No, to zobaczymy, czy będą mówić, że to robimy kapitana Fumo, wiesz, będą, a może będą, tak, może będą takie teksty lecieć, wiesz, i przejdzie to do słownika. No, zobaczymy. To nie jest tak łatwo zrobić. No. Nie. Trzeba mieć zdolności jakieś manualne, majsterkę, także uważajcie, bo to można... Trzeba mieć dużo tej trawy. Można, tak, o tak, właśnie, i trzeba jeszcze mieć ogródek, w której można to wyhodować, i żeby jest sąsiedzi takie nie przykapowali też. Powiedz mi, kim byś był, gdybyś nie był reżyserem? No właśnie, to jest problem. No zawsze, mój ojciec mi zawsze na początku powiedział, że musisz szybko wyjaśnić, czy masz talent, czy go nie masz. Mówi, bo jeśli nie masz talentu, to zmarnujesz całe swoje życie na jakby no po prostu szukanie czegoś, gdzie ty w tym po prostu nie masz do tego talentu, no po prostu, i że to ci zrujnuje życie. Więc jakby ja gdzieś tam robiąc swój pierwszy film, drugi, no to właśnie miałem tą rozkminę sam ze sobą, czy ja mam to, dobra, to mam ten talent, czy go nie mam, no bo ja nie wiem, nie? Powiedzmy, że jakieś utwierdzenie w temacie dostałem, czyli nie muszę szukać drugiego zawodu, bo ten moment miałem, że właśnie mówię, no dobra, a jak nie mam, to się wszystko nie uda, jestem beznadziejny. No nie umiem robić tych filmów, bo tak też się może zdarzyć, tak? Czyli tata mówi, że nie tylko warsztat, ale talent jest. No talent jest najważniejszy, no gdzieś talent potrzeba mieć, no jakiś talent do robienia tych filmów, no to jest jakby... To nie jest też jakaś wielka filozofia, no ale coś tam jest, jakieś serce do tego, ja się nie znam. Trzeba mieć jakieś pomysły przynajmniej. Pomysły, coś umieć realizować, z ludźmi rozmawiać. No, więc jakby mówisz o tym, co bym robił, gdybym tego nie robił, to ja już dzisiaj mogę powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, bo generalnie jestem dość taki kiepski w manualnych jakichś historiach. No, nie jestem. Nie, mieszkałbyś w lesie. Pewnie bym mieszkał w lesie, no tak myślę, że tak. No, Blitz? Nie, taki blitz to nie wiem, czy to ja... do końca, ale myślę, że pewnie gdzieś bym coś, nie wiem, nie mam pojęcia, no może coś bym robił z tym drzewem, jak Harrison Ford, stolarz czy coś, może bym się nauczył czegoś wreszcie robić rękoma, nie? Może zostałbym po prostu już tym surferem, no to może to by było coś. O, to masz już włos. Bo jestem kitesurferem, no. Ale proszę. Może mógłbym zostać już surferem wtedy już. Tak bardziej profesjonalnie. Bardziej profesjonalnie, tak. Też jest coś takiego, że właśnie przez to, że to młode pokolenie ma te wszystkie strachy, które są... To myśmy, wiesz, COVID, tak? Ta pandemia COVID. Myśmy w ogóle myśleli, że coś takiego może się wydarzyć, a dla nich to już jest teraz tak normalne, że jakieś takie... oni już bardziej są przygotowani chyba na... albo wierzą, że coś takie, że ekstremalne rzeczy mogą się zdarzyć, no bo przeżyli jakby 2 lata zamknięcia w kwiecie wieku. Tak? I w ogóle wszystkie ekologiczne też zagrożenia i myślisz, że to jest wszystko ich przeraża. Nie, no myślę, jeżeli mogę użyć jakiegoś takiego małego przekleństwa, no to mogę? Tak? Czy, dobrze. No to młodzież ma przejebane, tak? Po prostu. No to jest jakby, to jest moja z kolei konstatacja. Szczególnie jakby patrząc też na moją córkę na przykład, która w ogóle mając chyba 11 lat wtedy, jak przyszła pandemia, no była taka na jakby też abstrakcyjna sytuacja, nie? Ale dla nas wszystkich, ja powiedzmy sobie tak, że dla planetariuszy, tak, czyli dla Ziemian, to wszystkich dotknęło, tak? To każdego jakoś tam, znaczy moim zdaniem jest to właśnie taki dobry, uniwersalny fakt, który sprawia, że film na przykład nasz też jest bliższy wszystkim, bo on oficjalnie mówi, no przeszliśmy to, była pandemia, tak, i wtedy tak wszyscy jakby, no tak, faktycznie, i jakby te dzieciaki na ekranie przestają być takimi może wyssanymi właśnie z palca komiksowymi bohaterami, tylko to są w sumie, oni są ze współczesności wynikają, nie? No i co? No i ja myślę też, że pandemia udowodniła to coś takiego, że jak to będzie trachać i będzie się walić, to będzie się walić na całego, nie? Że jakby, że ona zrobiła się takiego, że cały świat,
i to tak, możesz nie? Się zatrzymać. Tak, proszę bardzo, siup, nie? No więc jakby to, i to my się tym dzieciakom wjechało też na banie, nie? Że jakby, no trochę jak wojna, trochę coś, tak, że to wszystko globalnie się dzieje, że nie ma gdzie uciekać. Nie, tak. Na Marsa tym. No dokładnie. Dlatego, więc, wiesz, najbogatsi ludzie budują rakiety. No, no że symboliczna, tak, bardzo dobry mem, to mogę powiedzieć, że widziałem kiedyś, że jak ten John Bezos poleciał tym swoim dziwnym statkiem na chwilę na tam, na ten, to był taki mem, ej, słuchajcie, jak John wróci z tej podróży w kosmos, to udajemy, że nikt go nie zna. Się zdziwił, no. I ja mówię jeszcze, że właśnie to też na końcu filmu jest takie symboliczne jakby ujęcie ostatnie, takie ni to japońskie, jakby samuraje stawały do walki, że jakby też jest to taki ukłon na końcu do właśnie do młodzieży, która no właśnie ona, to ona się będzie z tym wszystkim tak naprawdę mierzyła, a nie my, nie? No to jest trochę tak, że to oni idą na pierwszą linię za chwilę, jakby to oni będą teraz konstruowali swoje życia, nie? I tu... Więc jest duża nadzieja też, że może będą zmieniać, że młodzież zmieni w końcu jakoś oblicze tego świata. Chociaż ciężko, zawsze mamy takie ciężko w to wierzyć. Zawsze mamy takie nadzieje. A powiedz, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Ciężkie pytanie. Tak, no najważniejsze, żeby czuć luz, żeby nie stresować, nie? To jest pierwsze takie, takie pierwsza myśl, którą mam, no, żeby nie stresować, nie? Wiadomo, że to jest trudne. Więc wtedy, kiedy nachodzi mnie stres, to ja szukam jakby, jak ja mógłbym odstresować. Oczywiście na tym samym poziomie jest moja rodzina, moje dzieci, moja partnerka Mania, pies, Misza i dom i wszystko, ale jednak gdzieś, no tak powiedzieć, to jest nie stresować. No. To wiesz, to ciekawa filozofia, znaczy wiesz, bo tak nie spodziewałam się tak, ale bardzo, bardzo mądra, wiesz, bo tak naprawdę musimy się tym kierować, żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy nie byli zestresowani w tym życiu i to chyba jest no, naprawdę najważniejsze. Tak, to, wiesz, jakby intuicyjnie wiesz, wybieramy takie rzeczy, które jednak nas nie zestresują. O widzisz, już do ciebie dzwonią. Ale nie stresuję się tym telefonem. No. No dobrze, już tak do ciebie wydzwaniają, za chwilę kończymy, za chwilę tutaj też będzie jakaś konferencja, inna konferencja prasowa. A powiedz mi jeszcze jakąś ciekawą anegdotę z planu. Może nawet nie tego, ale jakiś, no, jakoś, no, może być jakieś, co pamiętasz jak najśmieszniejsze. Dobra. Dlatego, że już tam tych poprzednich planów ciężko teraz tak wspomnieć, to teraz jestem cały jakby w tym... Na świeżo tutaj, na świeżo, żyjesz w tym. Tym. No mogę taką... Słuchajcie, no są takie w filmie miejsca, które jakby to my to nazywamy, jak to raz zobaczysz, to już nigdy tego nie odzobaczysz, to już się nie da tego odzobaczyć. I to są na ogół takie detale, w ogóle trzeci, czwarty plan, który w trakcie jak się film przesuwa i on może się, gwarantuję, przesuwać 10 razy można oglądać i nigdy tego nie zauważyć. I w pewnym momencie jest taki dzień, jak się szczególnie pracuje nad filmem długo, czyli tam w postprodukcji, go się codziennie ogląda, czy się dźwięk robi, to codziennie na dużym ekranie ten film leci, nie? I tam się robi przy nim różne, także stop klatki, się zatrzymuje w różnych miejscach ten film, więc jest czas się przyjrzeć. No i mogę powiedzieć, że w tym filmie jest parę takich super zongów, nie? Które widz w ogóle nie widzi, ale są. Jednym z nich jest na przykład mój ukochany, ja go nazwałem zombie struś, czyli generalnie no, trzeba było instruować statystów wszystkich, jak grać zombie, jak to robić. Nie? No, z jednej strony nasza kaskaderka Ola Krzemieniecka jakby wykonywała choreografię dla pierwszych planów zombicznych, ale były też trzecie, czwarte plany, które tylko już z racji tego, że nie występowały blisko kamery, to były instruowane, jak działać, nie? No i jednym z takich tematów było, słuchajcie, musicie sobie wyobrazić, że wy jako osoba, jako Piotruś, Pawełek czy Weronika, nie władacie tym ciałem. Ciało porusza się samo przez siebie, samo z siebie, nie wiadomo dlaczego. Więc musisz jakby wyłączyć pewien rodzaj myślenia logicznego. Po prostu idziesz do przodu, to idź tak, bo jakbyś nie na pierwszy raz szedł, nie?
I próbujcie, to próbujcie. No i dużo osób świetnie się w tym odnajdywało, część nie, tam kilka razy, no ale też nie wszystkich jesteśmy w stanie zauważyć potem na planie, co oni tam wykonują. No i pewnego dnia, no oglądamy tam któryś raz i w pęcie idzie gościu w trzecim planie. No i nie wiem, do jakiej on doszedł, jak on to u siebie wymyślił, no ale w każdym razie szedł tak jak struś, taki wygięty, o tak jak dziobak taki, tam zombie, nie? On jest taki dinozaur, coś takiego, tak dziobał przez ten plan, tak leci i w pewnym momencie jakaś przeszkoda była przed nim i on tak podniósł jedną nóżkę, drugą, przeszedł i dalej dziobie, nie? I mówię, o, no, ten włączył, ten logiczne myślenie. No i to jest mój ukochany zombie, jak jest cała ta scena, zawsze tam, o, jest, leci mój struś. Każdy zombie ma swoją osobowość, nie tylko aktorzy mają swoją osobowość na planie, ale każdy zombie ma swój charakter, więc wypatrujcie właśnie, czy naśladują strusi, czy naśladują dinozaurów. No i właśnie, że można zobaczyć tam jakieś rzeczy w tle, no bo dużo jest takich, no, że fanów. Po naszemu się nazywa fuck up. Wypatruj się fuck upów. Tak zwanych, ale widzisz, no czyli są, ale są zaakceptowane jako część po prostu akcji. Tak, są ukryte, na pewno są poukrywane, tyle co mogliśmy to ukryliśmy. No to jest taka, kino to jest cała zabawa, no zabawa w kino, no to jest jakby też iluzja, tak? Sztuka wytworzenia takiego złudzenia, że gdzieś nam się wydaje, że ten film jest naprawdę, nie? Na przykład, albo że tak nas wciąga i nagle nie wiadomo dlaczego my się śmiemy, a to przecież wszystko jest na niby, nie? A możemy zrobić konkurs, ile fuck upów jest? Nie, bo my wracamy teraz do montażowni i będziemy jeszcze dopieszczać i tam już poznika dużo. O, i to szkoda, no bo się przydał, wiesz, przydał, tak porównaj. Nie, bo będą szaleć, nie. Nie. No ale wiesz, czasami, wiesz, jak to mówią, tak, nie ma... Wiem, nie że ma... już będzie pauza. Każdy, kto obejrzał ten, potem będzie miał ten film jakoś na jakimś nośniku, to będzie sprawdzane co i jak i gdzie jest ten struś. No widzisz, no ale czasami takie rzeczy też, wiesz, cieszą i w sumie dla fanów filmu będą dodatkową atrakcją. No. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu Apokawiksa, bo warto. Tak jest. Cześć.